Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się rozlewaniem gnojowicy. W poprzednim odcinku poczyniłem przygotowania właśnie do tego rozlewania gnojowicy. Mianowicie tutaj sobie jej troszeczkę przywiozłem i umieściłem w tym tutaj specjalnym zbiorniku. O tym tutaj co stoi, plus mam jeszcze gnojowicę w tej beczce, więc naprawdę mam jej tutaj dość sporo, więc jest to pełnoprawna, duża akcja gnojowica, bo mam tutaj aż dwa pola do... Oho, mogę trochę szerzej jechać jednak. O, coś w tym stylu. Bo mam tutaj aż dwa pola. Najpierw to tutaj, te mniejsze, a później jeszcze na tamtym drugim sobie rozlejemy, no bo skoro mam aż tyle tej gnojowicy, to... Skoro już tutaj się natrudziłem i przywiozłem, to zużyję ją całą. No i dobra. O czym w dzisiejszym odcinku będę rozmawiał? Wiadomo, standardowo o nowościach ze świata Farming Simulatora 17, bo tak jak w tygodniu pojawiają się różne rzeczy na kanale powiązane z Farmingiem 17 lub jakieś informacje się pojawiają, których na przykład nie umieszczam w jakichś filmikach, to zawsze jest niedzielny odcinek z serii pierwszej z Farminga 15, który podsumowuje cały tydzień. No dobra, tak więc co nowego? Po pierwsze to, że pojawiły się dwa nowe blogi dewelopera. Pierwszy z nich był o Head and Eye Tracking, czyli systemach śledzenia głowy oraz oczu w Farmingu 17. To może trochę dziwnie zabrzmieć, dlatego odsyłam was do linku w opisie do filmiku, tam sobie to można przeczytać, jak ktoś chce. Generalnie są różne będą wspierane w Farmingu 17 pewne gadżety, które pozwalają tak jakby na jakąś bardziej realistyczną rozgrywkę, w sensie jeden jest taki, co się gdzieś tam podczepia do ucha lewego. Zobaczcie sobie w opisie do filmiku, jest tam zdjęcie w tym linku i to wygląda jak jakieś słuchawki, jakbyśmy mieli podczepione, a drugi to chyba jest taki gadżet, co się stawia na biurku i on nam śledzi tam oczy czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że jak gramy, to jak obrócimy oczy w prawo, jak na przykład, o, jesteśmy tak w kabinie, no bo tak to nie będzie działać, tylko jak, no, jesteśmy na przykład, o, w kabinie i obrócimy głowę w prawo, to tak on nam się obróci leciutko ten widok. Obrócimy głowę w lewo, to tak on nam się obróci. Obrócimy jakoś oczy, weźmiemy, to też nam się jakoś obróci, coś w tym stylu, zależnie od tego, jaki mamy gadżet. Tylko dla mnie to jest dziwne, niezbyt jestem tym zainteresowany, bo no co, jak obrócimy głowę o 90 stopni, to co, to monitor nam się nie obróci, więc nie wiem, jak to zbytnio działa. Jak ktoś chce się zagłębić, to proszę bardzo, ja to niezbyt jestem czymś takim zainteresowany. Znaczy, może to ciekawe, jak tak się lekko obracamy i to nam by się tak obracało, to jeszcze okej, ale do tyłu to się raczej już tak chyba nie obrócimy, no bo przecież nic nie będziemy widzieć. Bo monitor się przecież nie obróci. Chyba że to jakoś inaczej działa, nie wiem, mówię, aż tak bardzo się nie zagłębiałem. Jak ktoś chciałby sobie coś takiego kupić, to nie wiem, niech sobie poczyta ten blog i zobaczy co i jak. Ja jestem tym średnio zainteresowany. Kolejny blog dewelopera był o modach na konsole, ogólnie o moddingu. Okej, już tutaj mi się skończyła gnojowica, więc jadę uzupełnić. Był o modach, głównie też było tam o modach na konsolach. Co ciekawe, właśnie w Farmingu 17 po raz pierwszy będą mody na konsolach. Znaczy się, no były też trochę w 15, bo Giants raz wypuścił taką paczkę pewnych modów z Mod Huba, czyli z tej ich oficjalnej strony z modami. Wcześniej te mody się pojawiły na PC, a później zostały w takiej paczce. Tam było parę modów, zostało wrzuconych w paczce do pobrania za darmo na konsolę w Farmingu 15. A w 17 ogólnie już ten modding ma być pełnoprawny. Z tym, że tam zostało to troszeczkę wyjaśnione. Nie będzie to tak, no, że na przykład ktoś sobie stworzy jakąś 60-kę w wersji na konsolę, jakoś tam specjalnie oskryptuje, zaprogramuje czy coś, wrzuca na jakąś tam specjalną aplikację tego PlayStation i już. No nie, nie będzie tak, nie będzie na konsolach aż tylu modów, co na PC-tach. Na PC-tach też wrzuci na stronę z modami i tyle. Na konsolach będzie to tak, że
Giants będzie musiał, no Giant Software, czyli twórcy będą sami musieli sprawdzać te mody i wrzucać je na oficjalną taką stronę, tak jakby zakładkę na konsolach z modami. To nie będzie tak, że ktoś chce stworzyć 60 przykładowo, wrzuci i tyle. Nie, musi ją tam wrzucić, to musi zostać sprawdzone przez Giants, czy tam wszystko gra w tym modzie, czy jest, czy on działa jak powinien, czy nie ma w nim nie wiadomo czego, tak jakby, i wtedy dopiero on zostanie wrzucony na mod huba, czyli na tą, będzie to taka specjalna sekcja na konsolach, gdzie będzie można ściągać mody. Czyli podejrzewam, że modding w 17 na konsolach będzie, ale nie będzie on aż taki jak na PC, czyli tych modów będzie o wiele mniej, jedynie takie wybrane najlepsze mody przez Giants. Czyli innym słowy, byle co na konsole nie trafi, może to i dobrze. I też chyba będzie można ich mieć ich ograniczoną ilość. Chyba jest jakiś określony limit na konsolach, albo liczby, albo zależy od ile te mody ważą, coś w tym stylu, i nie będzie tak jak na PC, że sobie kurde 500 modów ściągniemy i tyle. Tam będzie określona ilość modów, jeszcze nie wiem ile. Nawet nie pamiętam, czy tam to było napisane, tak na szybko to przeczytałem. Ale jak ktoś chce, to oczywiście link do tego jest w opisie do filmiku. Może było napisane, ale zapomniałem, czy... No, że jest limit, ale nie pamiętam ile on będzie, jaki on będzie, ten limit. No więc cóż, nie będzie modowanie na konsolach takie jak na PC-tach, ale będzie, więc to jest na pewno dobra wiadomość dla konsolowców. Przypominam, że Farming 17 wychodzi na PlayStation 4 i Xbox One, nie na starych konsolach. Często są pytania, nie. 17 nie wyjdzie na Xboxa 360 ani na PlayStation 3, tylko na te najnowsze konsole, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Dobra, w sumie to był jeszcze jeden blog dewelopera, który wyszedł w zeszłą sobotę, znaczy w sobotę tydzień temu. Nie omawiałem go na odcinku, gdyż po prostu on się pojawił w sobotę. To mnie zaskoczyło, bo chyba nigdy z Farminga 17 się nie pojawiało w sobotę i ten blog dewelopera pojawił się już po nagraniu odcinka. Był on o kustomizacji pojazdów, o warsztacie ogólnie. Można sobie poczytać tam i jak będzie wyglądało te wybieranie różnych gadżetów, tak jakby do tego ciągnika po zakupie, w sensie jak kupimy pojazd, klikniemy w sklepie chyba kup, to wtedy otworzy się specjalna zakładka, w której będziemy mogli wybrać, czy chcemy na przykład zamontować dodatkowo konsolę do tura za dodatkową opłatą, czy chcemy koła bliźniacze, też to wyjdzie nas drożej, czy chcemy, nie wiem, obciążniki na koła, czy coś w tym stylu, to zawsze nas wyjdzie troszeczkę drożej i jaką chcemy wersję silnika, bo będzie można na przykład wybrać jakiś silnik mniejszy, silnik większy i tak dalej. Wtedy oczywiście będzie drożej. I również będzie opcja wtedy wypożyczenia maszyn. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, czy będzie się opłacało takie wypożyczanie tych maszyn. Sobie na pewno to stestuję. No i to tyle. Oczywiście też link do tego bloga w opisie do filmiku, jak ktoś chce sobie dokładniej poczytać. Bo ja to tak zawsze tylko streszczam, ogólnie mówię, co tam było. Dalej, co jeszcze w tym tygodniu? Oczywiście nowe fact sheety, czyli te broszurki informacyjne i z nimi powiązane te krótkie filmiki, które są przeze mnie wrzucane, które prezentują różne zestawy maszyn podczas pracy. Pierwszym factsheetem był, na pierwszym factsheetie była Valtra z serii S plus taki specjalny spych, lemierz, który można było, który nam pomagał przy kiszące w biogazowni. Tam było fajnie widać na tym krótkim filmiku, który wrzuciłem, oczywiście link jest w opisie, jak ktoś nie widział, że będzie zupełnie nowa mechanika, zupełnie inna, tak jakby fizyka tej kiszonki niż jest 15, będzie lepsza. Tam ta kiszonka będzie bardziej fizyczna, coś w tym stylu. No zobaczcie zresztą, jak to fajnie wygląda na tym filmiku. Nie będzie to tak sztywno, moim zdaniem, jak jest 15, będzie lepsza tam ta kiszonka. Natomiast drugi
fact sheet wideo z serii fact sheetów, drugie wideo przedstawiało ładowanie kiszonki do paszowozu przez ciągnik masy Fergusona, a do paszowozu był podczepiony Lindner Lintrak, a paszowóz był marki Siloking. I to w sumie tyle przedstawiał, po prostu ładowanie tej kiszonki do paszowozu, nie było widać jak jest ona dawana, nie było widać jak ona jest dawana krową czy świnią, po prostu tylko bo widać jak odbywa się ten załadunek tej kiszonki, no bo takie są te wideo z tej serii tych fact sheetów, one są króciutkie, tylko tam aby coś tam pokazać, przedstawić tak pokrótce i nic wielkiego, taka jest charakterystyka tych materiałów. Wiele osób pyta się nie, znaczy się, no w sumie czy wiele, czy nie, ale po prostu są komentarze pod tymi filmikami z serii fact sheetów, co to jest, czy ja to nagrywam, skąd mam tego Farminga 17, że to nagrywam. Tak osoby się pytają, oczywiście tylko niektórzy, część osób wie o co chodzi, bo na przykład, bo mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, ale również część osób po prostu czyta opis do filmiku, a niektórzy po prostu olewają bardzo często opisy filmików. Po to się tam coś pisze, po to ja tam czasami opisuję rzeczy, które tam robię w tych, opisuję te filmiki, żeby to, kurczę, ktoś przeczytał, bo wiele osób naprawdę chyba opisów do filmiku to nie czyta w ogóle, a w opisie pod tymi fakcitami jest dokładnie napisane, co to jest, że to są materiały nagrane przez Giant Software i przysłane mi przez Giant Software, czyli twórców gry. Po prostu oni się ze mną tak jakby dogadali, że mam być ich takim, mam im pomóc w promocji gry o coś w tym stylu i przysyłają mi te filmiki ze serii fact sheetów, które mogę dowolnie wrzucać na swój kanał. I właśnie stąd ja mam te filmiki. To nie ja mam Farminga 17 i nie ja to nagrywam. Jakbym ja to nagrywał, to by były długie gameplaye przecież. A to są takie króciutkie filmiki. Mogę zatankować bezpośrednio z tej tutaj beczki? Tego nawet nie wiem. O, mogę, super. No więc tak, to nie są moje filmiki, przysyła mi je Giants, żebym je wrzucał w takich oczywiście celach promocyjnych gry. Ale każdy by to te osoby wiedziały, gdyby czytały opis, bo opis jest po to, żeby w nim można było znaleźć jakieś ciekawe informacje. Ale wiele osób to po prostu mi się naprawdę czasami wydaje, że do tych opisów nie zagląda w ogóle. Dobra. Co tam jeszcze w tym tygodniu było? Pojawił się nowy taki dość specyficzny zwiastun Farminga 17. Na tyle nie było w nim nic ciekawego, że nie robiłem analizy tego zwiastuna. Był to po prostu taki zwiastun prezentujący mapkę. Był to zwiastun w 360 stopniach. Od jakiegoś czasu na YouTubie jest tak, że są takie filmiki w tych 360 stopniach, czyli możemy sobie myszką obracać filmik o 360 stopni, jak chcemy. Lub jak oglądamy na telefonie, to jakoś ekranem możemy machać i to wtedy tak fajnie wygląda. No generalnie zobaczcie, jak ktoś nie wie, to niech sobie zobaczy, co to są te filmiki w 360 stopniach. No to coś takiego zostało wrzucone, które i ten filmik tak pokrótce prezentował tą nową mapkę, która będzie w 17, czyli Goldcrest Valley. No i to w sumie nie było nic takiego troszeczkę, bo było pokazane parę lokacji na mapce, jak przez nie tak jakby przejeżdża ta kamera i tyle. Nie był też taki jakiś super ciekawy zwiastun, żeby robić jego analizę. No ale myślę, że warto zobaczyć, czemu nie. Więc link znajdziecie w opisie do filmiku. Został również wrzucony taki teaser, czyli taka nie zwiastun, tylko teaser, no to taka bardziej zapowiedź making of'a, czyli filmiku opowiadającego o produkcji Farminga 17. Ten teaser właśnie zapowiada ten filmik, bo Giant Software do edycji kolekcjonerskiej Farminga 17 będzie dodawać właśnie filmik, który opowiada o tym, jak ta gra była tworzona. Nie wiadomo, czy to będzie jakiś dłuższy filmik, czy krótszy, tak szczerze mówiąc, ale został jedynie wrzucony jego taka zajawka, taki teaser, ile to tam, z 50 sekund trwa, czy coś, nawet nie pamiętam, czy z 40. Cóż, na pewno to będzie coś ciekawego.
Będzie można się dowiedzieć, jak wygląda tworzenie farminga od środka. Oczywiście zależnie też od tego, czy to będzie krótki, czy długi filmik, bo to różnie może być. Dostaną go ci, co zamówią wersję kolekcjonerską. Jak ktoś chce zamówić, to znajdzie link w opisie do filmiku. No ale być może po premierze Farminga 17 ten filmik po prostu trafi na YouTube'a. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o zwiastuny, to wszystko. I były też jeszcze oczywiście nowe maszyny na oficjalnej stronie Farming Simulatora, więc ja standardowo musiałem zrobić pokaz maszyn. Jak ktoś tego pokazu maszyn nie widział, to znajdzie do tego link w opisie do filmiku. Po prostu co tydzień, w każdy piątek na oficjalnej stronie Farming Simulatora są ujawniane kolejne maszyny, kolejne marki, które się w 15 znajdą. W sumie w tym filmiku z pokazów maszyn popełniłem dwa błędy. Pierwsze to, bo tam był ciągnik taki czerwony Lindnera. Ja powiedziałem, że on był w 15. Się pomyliłem, bo tutaj w 15, bo tam w 17 będzie Lindner Lintrak, a tutaj w 15 jest, zaraz sobie na to sprawdzimy, Geotrak. O właśnie, to jest Geotrak, a tam był Lintrak. On tak mi się wydawał jakiś taki podobny być. Też zapomniałem, jak ten tutaj wygląda, bo dawno nim nie grałem. Ja się pomyliłem. Tamtego czynnika, co jest na oficjalnej stronie Lindnera, w 15 nie było. To jest zupełnie nowe Linta, bo tutaj jest Geotrak jakiś. Tu są widocznie jakieś dwa inne czynniki. Ja się pomyliłem. Niestety. Ale teraz się poprawię jak coś. Również popełniłem jeszcze inny błąd, bo powiedziałem, że bo tam była ta jedna, została pokazana nowa piła łańcuchowa, została tam ujawniona. Ja się oczywiście przejęzyczyłem, jak to mam w zwyczaju, często tak mam, że powiedziałem, że ta piła była już w 13, pomimo iż w farmingu 13 nie było pił. To jest zwykłe przejęzyczenie, ja się naprawdę przejęzyczyłem. Ja wiem, że w 13 nie było pił, nie było leśnictwa. Znaczy były w modach, ale oryginalnie nie było. Więc to było zwykłe przejęzyczenie. Chciałem powiedzieć, że w farmingu 15. Ale ile się komentarzy pojawiło z tym, że źle powiedziałem, że to w 13 była piła, to jest po prostu szok. Wystarczyłyby 2-3. Po pierwszym już wiedziałem, że popełniłem błąd, a tych komentarzy było od cholery. No ja nie mogę. Człowiek się lekko przejęzyczy, już tyle osób od razu pisze, żeby wskazać mi błąd. Mimo że od razu się o tym dowiedziałem, jak ktoś mi o tym napisał. Ja czasami jak się tak przejęzyczę, to nawet tego nie pamiętam, bo nie zwracam na to uwagi. Dodałem nawet adnotację, ale to i tak nie pomogło. A no w sumie, bo na telefonach nie ma adnotacji. To jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo według statystyk, jak patrzę tam statystyki kanału, to jest naprawdę mnóstwo osób ogląda moje filmiki na urządzeniach przenośnych, czyli na telefonach i na tabletach. Naprawdę sporo osób. A tam jest taki problem, że nie ma na telefonach ani tabletach adnotacji. Na kompach jest łatwo, bo jak coś źle powiem, jak coś się pomylę, jak się o tym dowiem, ktoś mi zwrócił uwagę, to wtedy od razu dodaję adnotację, która poprawia ten mój błąd, w której piszę, że no, jeżeli się pomyliłem, no to wyjaśniam, gdzie się pomyliłem. I wstawiam tam poprawną na przykład definicję czy coś. Ale niestety naprawdę dużo osób nie ogląda na telefonach i na tabletach. A na telefonach i na tabletach nie ma adnotacji. Nie wiem czemu, to jest troszeczkę właśnie. No nie, trochę to jest problematyczne właśnie, w sensie, że coś się pomylisz, no to okej, dodasz adnotację i już masz spokój. Już ci nikt nie zarzuci, że się pomyliłeś, no bo przeczyta adnotację i już zobaczy, że się poprawiłeś, że wiem, że coś na przykład powiedziałem źle, a na telefonach nie widać adnotacji, przez co jest taki problem, że nawet jak napiszę adnotację na dodam adnotację, to i tak ci na telefonach, no ci co oglądają mnie właśnie na telefonach czy tam tabletach, to nie zobaczą tej adnotacji. To jest moim zdaniem takie trochę no niezbyt fajne na tym YouTubie. Taka drobnostka, która jednak czasami jest upierdliwa. Oho, przywaliłem w ciągnik.
mam tu jeszcze w ogóle trochę tej gnojowicy? A nie mam, skończyła mi się już. O, i nawet nie... Kurde, no tyle jej tutaj przywiozłem, wszystko i nawet mi nie starczyło na te dwa pola. No w sumie to były dość duże pola, ale... No nic. To co najwyżej dokończę rozlewanie. Poza odcinkiem jeszcze mi mniej więcej połowa pola została. Okej, słuchajcie. O, muszę umyć ten czujnik, się tak upierdzielił, że aż... Szok. Dobra, tak więc w tym odcinku... A znowuż tutaj beczka się nie ubrudziła nic. Dziwne. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.